Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś będzie znów zakupowo i dziś mam zamówienie z Ifosze. A to dzięki mojej koleżance z pracy, Patty, dostałam od niej kupon rabatowy do Ifosze na minus 100 zł, więc wiecie, wykorzystałam. I mam tu jeszcze zamówionko z La Rose. Po raz pierwszy coś tam sobie zamawiałam na tej stronie, a że właśnie było Black Friday, więc wykorzystałam i z rabatem kupiłam sobie co nieco. Ale zaczniemy najpierw właśnie od Ifosze. I mam tu naprawdę sporo produktów. Jak wiecie, ja lubię od nich i żele pod prysznic, i mydła do mycia dłoni, i szampony. Niekoniecznie odżywki, bo coś z tymi odżywkami się zadziało. Tutaj mi dodali taką małą próbeczkę kremu, więc zobaczymy, czy ją wykorzystam, czy nie. No i w gratisie to, co sobie wybrałam, to była właśnie odżywka do włosów, tam nabłyszczająca 200 ml. Zobaczymy, czy się u mnie sprawdzi, bo tak jak wspomniałam, ostatnio te odżywki bardzo mocno przeciążały, obciążały moje włosy, więc mam cichą nadzieję, że odżyweczka będzie w porządku. No i przejdziemy może do szamponów. W sumie szampony mam dwa. Coś tam chciałam więcej sobie wybrać, ale niestety nie były dostępne w danym momencie na stronie. A wiecie, kupon też był do jakiegoś tam dnia, więc nie chciałam czekać, żeby mi to przypadło. I oczywiście mam tu szampon nabłyszczający. Tak, tu jest 200, nie, 300 ml i to jest, widzicie, konsystencja bardzo gęsta. Ta wersja przezroczysta. U mnie szampony z Ifosze sprawdzają się bardzo dobrze. Ja mam chyba jeszcze ze 2 czy 3 na zapasie, natomiast u mnie szamponów też całkiem sporo schodzi, dlatego że ja myję włosy co dzień. No i wiecie, szampon schodzi. Bardzo fajny, dobrze oczyszcza, dobrze się pieni. Nie jakoś, wiecie, nie przesusza tej skóry głowy, więc ja je bardzo lubię. I druga wersja, jak się tu doczytam, szampon micelarny z wyciągiem z moringa. Nie wiem, czy ten szampon już miałam. Wydaje mi się, że chyba nie. Raczej brałam właśnie te takie wzmacniające do włosów przetłuszczających, ewentualnie do włosów farbowanych, ale mówię, niestety tam większość produktów była wykupiona, także mam tu drugi szampon. On jest też przezroczysty i też ta sama pojemność, 300 ml. Zobaczymy, czy ta wersja przypadnie mi do gustu. No i mamy tu coś jeszcze pod prysznic. Wiecie, że ja żele pod prysznic od nich bardzo lubię. Pierwsza wersja to jest oliwka Petit Grain. Przyjemna zapachowo konsystencja, jak widzicie, one są bardzo gęste. Dla mnie te płyny z Ifosze są bardzo wydajne. Tu jest 200 ml i one u mnie naprawdę na długo wystarczają, ale przypominam, że ja nie wylewam produktu na ręce, tylko wylewam zawsze na myjkę, na gąbkę, więc to też pewnie się wiąże z tym, że płyny są dużo wydajniejsze. Ja je lubię, one pięknie pachną, świetnie myją ciało. To jest taka, wiecie, chwila przyjemności w wieczornej czy porannej kąpieli. Następna wersja to jest oczywiście granat. I ja uwielbiam tą wersję. Kiedyś jeszcze była wersja z grejpfrutem, ale niestety wycofali, a szkoda, bo zapach grejpfruta był przecudowny. To był taki, wiecie, istnie oddany zapach takiego soczystego grejpfruta. Tu mam z granatem, tą wersję też miałam i ona jest, widzicie, też bardzo gęsta. Tu jest też 200 ml i na pewno na dłuższy czas mi wystarczy. No i jeszcze jedna wersja. Kiedyś też moja bardzo często kupowana, ulubiona, oczywiście wersja kawy. I tu rzeczywiście jest ta kawa wyczuwalna, ale taka, wiecie, kawa jakby z cukrem. Kawa, wiecie, latte, taki pomieszany ten zapach, nie taka czysta, czysta kawa. No i tu jest też normalnie 200 ml, z tym, że tutaj już jest konsystencja, widzicie, taka perłowa, mleczna. Także mam nadzieję, że produkt też przypadnie mi do gustu. No i zostały mi mydełka do dłoni. Wiecie, że ja mydła do dłoni po prostu uwielbiam. Mogłabym je używać po prostu non-stop, no ale wiecie, od czasu do czasu trzeba coś zmienić. No i oczywiście mam tu wersję z oliwkami, dwie sztuki, po 190 ml każdy. Produkt ma świetną pompkę, dozuje tyle mydła, ile potrzeba. Mydła są gęste, są wydajne, nie przesuszają naszych dłoni, bardzo przyjemnie pachną i ten zapach, powiem Wam, że utrzymuje się przez jakiś czas później jeszcze na rękach. Ja je bardzo lubię, więc widzicie, mam tu dwie wersje z oliwką. Oczywiście dwie wersje, to za chwilę Wam pokażę. Tutaj mamy wersję z mango i tu mam wersję waniliową. Waniliowa jest taka właśnie bardzo słodziutka, taka typowo, wiecie, pod święta właśnie, te, które się zbliżają. Bardzo fajne produkty, bardzo je lubię i polecam. No i oczywiście wspomniane jeszcze dwie wersje i widzieliście już projekcję Denko. Mam dwie wersje pomarańczowe i te też bardzo lubiłam. To są takie jakby wersje limitowane, one już były w zeszłym roku, ale dalej widzę, że są dostępne na stronie Ifosze, także bardzo je lubię. Po 190 ml ma każdy z mydełek.
Kiedyś miało trochę więcej. Natomiast wiecie, no wszędzie są gdzieś jakieś oszczędności. Mydła są świetne, przepięknie pachną właśnie taką soczystą, pomarańczą. Uwielbiam. No i ten zapach też pozostaje na dłoniach. Także jak wiecie, ja mydła lubię i już mam zapas na kilka ładnych miesięcy. No i teraz Wam pokażę to, co sobie zamówiłam na La Rose. Dostałam małą pubeczkę kremu pod oczy Pyongyang Yul. Ciekawa jestem, czy to jest ta wersja czarna, którą dziewczyny polecają. No ale na pewno z przyjemnością zobaczę, jak się to u mnie wchłania. Tu mam jeszcze taką w sumie trzy saszetki. Mary May. Nie mam pojęcia, jakoś nie słyszałam o tej marce. Bardzo dużo gdzieś tam dziewczyny poleca właśnie tą pielęgnację, która jest dostępna na La Rose, ale tego akurat nie widziałam. No i skusiłam się na maseczkę, którą tak właśnie polecała chyba Agatka. Real Barrier. Zobaczymy, jak się to u mnie sprawdzi. Mam nadzieję, że fajnie będzie moja skóra nawilżona, odświeżona i że będą widoczne jakieś efekty po tej masce. To jest fajny produkt. To jest All Clean Balm, Heimisch. To jest oczywiście balsam do demakijażu. Ja już miałam go w takim małym opakowaniu, chyba 5 ml. Świetnie się sprawdzał. Bardzo ładnie rozpuszczał wszystko na twarzy i na oczach. Więc kupiłam sobie większe opakowanie. To jest chyba 50 ml, czy mniej. A tak mi w tej chwili potrzeba, to nic nie widzę. W każdym razie tam jest chyba jeszcze jedna większa pojemność. Natomiast ja mam tą średnią. Bardzo lubię ten produkt, świetnie oczyszcza, ładnie się później emulguje, wszystko się zmywa z twarzy, więc jak widzicie, kupiłam sobie opakowanko na zapas. No i kupiłam sobie taki zestaw Real Barrier. Tu jest, widzicie, 2, 4, 6 produktów, w sumie 6 miniatur, ale każda miniaturka ma taką sporą pojemność, więc będę mogła sobie coś przetestować innego. O, może tak się światło nie będzie Wam odbijać. Jestem mega ciekawa tych produktów. Wiecie, że ja raczej polską pielęgnację to preferuję, ale od czasu do czasu lubię spróbować czegoś innego, więc mam tutaj taki zestaw właśnie produktów do pielęgnacji twarzy. Zobaczymy, jak się to u mnie sprawdzi. Na pewno w projekcie Danko będziecie mogli poznać moją opinię. Kochani, dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaczków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!